Płyta, nad którą pracujemy z Orkiestrą Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca i z trzema solistami, Małgorzatą Walentynowicz, Jakobem Kulbergiem i Michele Marelli, jest poniekąd albumem koncepcyjnym. Od samego początku, kiedy pisałem te utwory, planowałem je jako części większego, jak gdyby hyperconcerto. Każda z tych części może być wykonywana osobno, a jednocześnie składają się na jeden większy utwór, 50-minutowy koncert, który tak naprawdę od samego początku miał się pojawić na jednej płycie. Motion Stasis jest utworem, który opowiada o tym, że w muzyce mamy dwa stany. Stan statyczności i motoryki. I ten utwór tak naprawdę jest o tych dwóch stanach, jak gdyby stanach manipulacji czasem. Poznaliśmy się z Krzysztofem Wołkiem na warszawskiej jesieni i gdzieś musiał się na tym festiwalu pomysł napisania dla mnie koncertu prawdopodobnie pojawić. Konstrukcja tego koncertu, te fragmenty same w sobie są bardzo spokojne, ale jest jednak w ciągu dużo skoków, bardzo duże różnice dynamiczne i fizycznie bardzo wymagające i technicznie bardzo wymagające. I to jest też trudność tego koncertu, żeby pokazać bardzo wyraźnie te wszystkie kontrasty przy takim zachowaniu spokoju całej muzyki. Krzysztof Warwick's various forms of friction, as suggested by the title, deals with friction between different material. And I think you can read into this in many different ways. As a soloist playing this incredibly demanding but rewarding piece, I'm expected to play in registers in the cello that are so high that I never imagined that one would write for the cello like that, and I'm actually not unused to playing very high, but Krzysztof takes this to the furthest extreme you can. I'm literally 1 millimeter from where the string stops. Aby tworzyć sztukę, potrzebne jest tarcie. Jest to tarcie pomiędzy materiałem a muzycznym, a solistą, pomiędzy solistą a zespołem. No i to napięcie, myślę, jest bardzo słyszalne w czasie wykonania utworu. Tytuł Open Close pochodzi od konstrukcji instrumentu. Więc jest to czysto techniczne określenie, które pozwala jak gdyby powiedzieć, o czym utwór jest. It's a very demanding piece for the bass clarinet because Krzysztof put inside of the score in the solo part, almost all the possibilities of the instrument. And actually he stretched also not only the instrument itself, but also the musicians as a soloist. I was forced to find all the possible colors that are inside of the bass clarinet. Obecna płyta stanowi przegląd 10 ostatnich lat twórczości Krzysztofa Wołka, bowiem elementy wspólne spajają te trzy kompozycje w pewien cykl i pozwalają śledzić rozwój języka dźwiękowego. Elementy odróżniające z kolei powodują, że każdy z koncertów jest inny, jakby pewną rzeczywistość czy pewien obraz naświetlać i ukazywać z różnych stron w różnej tonacji barwnej. Wspaniali muzycy. Można naprawdę sobie pofolgować, jeśli chodzi o techniczne sprawy, bo oni grają po prostu wszystko, a jednocześnie są bardzo, bardzo muzykalni. Jest ogromna przyjemność pracować z ludźmi, których się traktuje jak rodzinę. No, zrobiliśmy w sumie już chyba z 5 projektów razem, więc to ogromna przyjemność móc pracować w takim gronie.